Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Leszek Jerzewski, jestem rektorem naszego uniwersytetu. Mam wielką przyjemność i zaszczyt poprowadzić dla Państwa debatę inspirowaną filmem Wielka Gnąska Europy, który przed chwilą Państwo oglądali. Na wstępie w imieniu organizatorów chciałem przeprosić za to, że brakuje jednego krzesła z jednym uczestnikiem, Bernardem Getto, ale ponieważ jest wciąż czynnym dziennikarzem, jego radio skierowało go do Moskwy w ostatniej chwili. Stąd jego nieobecność, za którą Państwa prosił przeprosić. Niemniej jednak mamy dwoje niezwykle interesujących uczestników tej dyskusji. Zacznę od pani Annalizy Kiras, która jest reżyserką filmu, dziennikarką, a także założycielką fundacji Wake Up. Wielkie brawa. Jeszcze raz. Drugim dyskutantem będzie pan Marek Cichocki, który jest dyrektorem programowym Centrum Europejskiego Natolin, także redaktorem naczelnym Nowej Europy Przeglądu Natolińskiego i współwydawcą Teologii Politycznej. Witamy. Nie wiem, czy Państwo się zapatrzyli w zestawy słuchawkowe. Jest to możliwe na zewnątrz. Mówię dlatego, że na wszelki wypadek, ponieważ dla ułatwienia dyskusji między nami, żeby nie było nieporozumień, będę zadawał pytania po angielsku pani Annalizie. Także uprzedzam i odpowiedzi. Tak, odpowiedzi mogą być również, nie wiadomo, czy nie będą po włosku. Ale takiego tłumaczenia nie możemy liczyć. Niestety. Chyba, że poprosimy pana profesora na scenę. Sharing my impressions, I was deeply moved by the form in which you conducted the movie. Especially, this is kind of like a horror movie, a thriller at least, and kind of documentary, future documentary. And I would like to ask you, why so optimistic? Why do we think that it still flies between the states? But of course, why this form of the movie, and what do you want to achieve by making a kind of elitist discussion about the future of Europe, which is conducted in many parts of Europe right now? But do you think that by this form, the movie, which is supposed to be, I reckon, screened all around Europe, do you think that something might be achieved, and what would you like to achieve by this movie? Thank you very much, and I just would like to say that I'm very, very happy to be in Poland, in Warsaw, because it's the first time that the film is screened in Eastern Europe. And as Radek Sikorski says in the film, there is a sense that the new member have a different attachment and understanding of the core values of the European Union, because they have just joined, so they've had the time to actually understand them and think about them. So it's very important for me to hear your feedback. Coming to the question, why this form? The form is experimental, it's an hybrid form, a fiction documentary. And the reason was that I have been thinking a lot how to make a film on the crisis of the European Union, which could talk and reach the widest public as possible. Because one of the problems with the European Union is that it's very often talked about among converted, among elites, among people that tell each other the same things, while actually what has been happening is that those who are against the populists and the demagogue have found a way to be anti-Europe, which is very visceral and reaches a wider public because it talks a language which is easy to understand. So my attempt in using this hybrid form was to make a film that at the same time could tackle the complexity of the issues,
but at the same time also move the audiences with something emotional, which is about the fondness and the affection that we have forgotten. We that we are in favor, we who remember history, we have forgotten the values of peace, the values of freedom of circulation and what they meant. So the aim, what was I trying to achieve, was to make a film that could shake people, make them think, but also remind them of the emotions that we should attach to this project that has made our countries peaceful and stable for the past 60 years. Do you think that the fear could be the driving force behind the European project then? Because now fear is used against the European project. Do you think that the fear could be also a positive force? I think that at the moment we don't see what could really happen if the European Union was to disintegrate. This is something that antis never really properly explain because they don't need to. They talk an irrational language. But actually the possible worst consequences of the implosion of the cooperation between European countries could be very, very dangerous. So I thought that actually it was a good idea to use the disaster movie kind of format because I thought that it could also trigger the self-interest because somehow you need both. You need the ideal values, but you need also people to be pragmatic and to think, are we really sure that sleepwalking towards a possible disintegration of this cooperation system will make us better? Can we stop and think and maybe be a bit afraid of the return of nationalism, the return of competition between countries, the end, the total end of solidarity? So I think that there was a feeling that we should also use a bit the terror or disaster movie, which I thought was also slightly ironic, but not everybody gets it. But you wanted to be also a bit of a joke on disaster movies. Panie Marku, pytanie do Pana. Czy takie stwierdzenie wielka klęska Europy to nie jest tak naprawdę stwierdzenie, które nie do końca trafia w punkt? Czy Pańskim zdaniem to nie jest tak naprawdę klęska państw narodowych Europy? Unia Europejska bądź co bądź nie jest wciąż państwem i chyba nie będzie. Czy możemy mówić o klęsce albo o w każdym razie głębokim kryzysie państw narodowych, bo koniec końców to jednak one odpowiadają za politykę gospodarczą swoich krajów, za politykę społeczną, o której tu było bardzo dużo mówione, czy też nie? Jaka jest pańska odpowiedź? Może rzeczywiście ma pan rację, stawiając taką tezę. Ja obserwując kryzys w strefie euro, a teraz kryzys uchodźców, migrantów, czasami mam wrażenie, że integracja europejska stała się taką, jeśli można się posłużyć mi tak, takim porównaniem, czymś w rodzaju pełni funkcję wątroby w organizmie Europy. To znaczy integracja europejska ma absorbować, wchłaniać wszystko to, co państwa narodowe chcą się pozbyć. Wszystkie problemy, wszystkie kłopoty, które same zresztą generują. W tym sensie oczywiście to nie jest dobra wiadomość, bo wiemy, co się dzieje z organizmem, jeżeli w tej wątrobie znajdzie się zbyt dużo toksyn, organizm umiera. A jeszcze do tego bym wrócił pytania, ale proszę mi pozwolić jeszcze skorzystać z tej okazji i powiedzieć kilka słów o filmie, bo myślę, że warto jest o tym filmie coś powiedzieć, bo po pierwsze to jest bardzo dobry film. To jest bardzo dobry film, ogląda się go bardzo z dużym zainteresowaniem. Ja myślę, że on jest bardzo dobrym punktem wyjścia do różnych dyskusji. Jest tam też masę smaczków
które być może też warto byłoby później w naszej dyskusji poruszyć. Uważam, że fragmenty o Niemcach są fenomenalne zupełnie. Też bardzo ciekawym jest dla mnie to, że właściwie w tym filmie wielkim nieobecnym ze starej Unii jest Francja. Francja nie istnieje w tym filmie, oprócz jednego polityka, polityczki, która tam się wypowiada w imieniu polityki francuskiej, ale Francja jako społeczeństwo, jako model w tym filmie nie występuje i nie wiem, czy to jest intencjonalne, czy to jest przypadkowe, ale powiedziałbym, że znaczące. Bez względu na to, czy taki był zamiar, czy po prostu w ten sposób wyszło. Ale chcę też powiedzieć, co w tym filmie mi się jakby zwróciło moją uwagę i zaniepokoiło. Dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, rozumiem, że konwencja filmu była katastroficzna, ale przesłanie w związku z tym też było no, wyraźnie katastroficzne, takie w sensie pesymizmu kulturowego. I powiem szczerze, że było to dla mnie pewnym zaskoczeniem. Nie sądziłem, że Europejczycy są dzisiaj aż tak wielkimi katastrofistami, jeżeli by sądzić po tym filmie. Myślałem, że jednak w Europie jest więcej, chociaż odrobinę więcej optymizmu i wiary w siebie. Ale być może właśnie to we właściwy sposób oddaje stan ducha. Ten film. Być może problem nie tylko leży w tym, że zderzamy się z kolejnymi kryzysami, że mamy kryzys finansowy, który nie jest przecież tylko kryzysem banków, ale jest w ogóle kryzysem całej etycznej i politycznej, społecznej koncepcji demokratycznego kapitalizmu. Mamy teraz kryzys uchodźców, ale jakby problem nie polega tylko na tym, że jesteśmy konfrontowani z kolejnymi kryzysami, które przychodzą do nas z różnych stron świata. Ten pierwszy z Ameryki, ten teraz z Bliskiego Wschodu czy z Północnej Afryki. Ale problem polega na naszym stanie ducha, że staliśmy się katastrofistami. To jest bardzo niedobrze, bo katastrofista czy apokaliptyk, tak, nie jest dobrym politykiem i nie jest dobrym strategiem. Ponieważ nie widzi żadnej przyszłości. I druga rzecz, która tam zwróciła na mnie uwagę i zwróciła moją uwagę, to jest to, że tam nie tylko nie ma Francji, ale tam nie ma Europy Środkowej. W ogóle nie pojawia się. I to troszeczkę szkoda, bo wydaje mi się, że to doświadczenie historyczne Europy Środkowej, narodów, ludzi żyjących w naszej części Europy, ono być może ten katastrofizm, który ja postrzegam raczej jako katastrofizm starej Europy, może by pozwoliło to doświadczenie naszej części Europy na ten katastrofizm spojrzeć troszeczkę inaczej. Może nie tak... taki sposób, który nie pozostawia właściwie zbyt wiele nadziei poza tą jedną symboliczną nadzieją tej dziewczynki, która na spadochronie gdzieś spada. A być może jest tak, że my mamy przed sobą o wiele więcej opcji, więcej możliwości. Być może niepotrzebnie patrzymy na te kryzysy w taki apokaliptyczny właśnie sposób, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak one nas zmienią i co one przyniosą. A to, co przyniosą, nie musi być koniecznie czymś bardzo, bardzo, bardzo negatywnym. Podsumowując to, i miałam takie wrażenie, że trochę ten katastrofizm jest wyrazem właśnie starej Europy, która osiągnęła pewien poziom integracji. I no, ja pamiętam okrągłe obchody podpisania traktatu rzymskiego w 2007 roku, więc to była Europa, która chciała też celebrować bardzo właśnie ten sukces, jakim jest integracja europejska. I teraz skonfrontowana z rzeczywistością, ze światem zewnętrznym, jest całkowicie sparaliżowana, przerażona, ponieważ chce za wszelką cenę zachować status quo, jakby zachować to, co osiągnęła.
ale poprzez to no nie jest w stanie otworzyć się na to, co i tak przyjdzie, a co jest oczywiście pewną zmianą, co jest też problemem dla starego establishmentu europejskiego. Tu w tym filmie zresztą on został bardzo mocno skrytykowany. I który no, nie jest chyba najlepszym motorem pozwalającym na szukanie odpowiedzi na te zmiany, które moim zdaniem są nieuchronne. W tym sensie też myślę, można by było odpowiedzieć na to pana pytanie o państwa narodowe. Te establishmenty polityczne, one są establishmentami narodowymi, które posługują się integracją europejską, no tak jak powiedziałem na początku, coraz bardziej jak taką właśnie wątrobą, do której można wysłać wszystkie możliwe problemy i toksyny, żeby usprawiedliwić się przed swoimi własnymi narodowymi wyborcami. So many points in your points that I suppose that Annalisa would like to respond to some of them, especially to the choice. Fantastic points. I don't know where to start, but let's start by thanking you for the compliments to my film. It's always very good to see when someone understands a few things that an author has been trying to put in. Of course, there is a reason why France is not there, because it's a tragedy that France has been completely absent by the scene of the European integration in the past couple of years. This is a big problem. This is a tragedy because the Franco-German motto was a guarantee for Europe. And the fact that one side of the motor has been absent and completely unable to play its historic role in such a delicate historic moment is a big issue, which is why France is completely absent in a form that I think some would read as polemic, which is polemic. But also, of course, in a film of 90 minutes, tackling the crisis of a continent of 28 countries, we were forced to make some brutal choices. So the countries that were chosen as vintage points have, in my opinion, something very important to say about this historic moment. So each country brings something in this kind of puzzle that we are trying to picture in the film. So when we try to take this snapshot in 2014 of what Europe and the Europeans think. Regarding the pessimism and the catastrophism, I think that sometimes if you want to be optimist, you have to think about the worst. So the idea of the film, the original idea, was to use George Orwell's narrative mechanism. In 1984, Orwell goes to a dystopian future. He does it in 1946. So he makes a jump in the future, trying to imagine what is the worst that modern societies can imagine. And he imagines the Big Brother. He was right. But he does this kind of negative dystopic scenario in order to wake up the people of his time. He didn't manage to wake them up because obviously that happened, that they were almost the worst, as we know now in our surveillance society. So there is an optimism in imagining the worst to warn people of the present about the dangers. And the idea of the film was that if we show people what is the worst that it can happen, maybe they will wake up and act. Now, that was 1 year ago, and the worst had not happened yet, because the refugee crisis, in my view, is the worst crisis that the European Union has ever lived. And it arrives at the moment after 8 years of the financial crisis in which we are a continent of tired people. The European ideal is not part of what people want to talk about. And on the other end, you are very right in the metaphor of the liver, because I think the debate about the European Union has become toxic almost everywhere. Even in the countries that traditionally have been the most Europhile, like Italy, nobody wants to talk about the European anymore, because, as you said, it has become this kind of toxic place where all the things that don't work have been thrown regularly and regularly. And I live in a country, Britain,
where in 2 years there will be a referendum to leave the European Union. And I can tell you that the debate is so toxic that when my film came out, it created an enormous uproar in the tabloid, and I was attacked as a Brussels propagandist. Just to tell you that even the attempt as an author, as a creator, to provoke a debate was absolutely destroyed by a barrage of personal attacks, because the debate about Europe has just become impossible. So this is a big, big problem, because you might be against the European Union, you might be absolutely Eurosceptic, but still the fact that there is not a balanced debate almost in no country about what we need to do to overcome this crisis, it is a big, big issue. And in the moment in which we are faced by, I was reading today, the deportation of more than 500,000 people from Europe with force, we are faced with the European Union Navy starting next week a sort of naval war in the Mediterranean in our name. We are in a very, very critical situation, and we are not even able to discuss it with a shared understanding of what is this Europe that is acting for us, what is it, the situation that is happening. And the only voices that we hear are the xenophobic voices, the nationalism that returns, talks about breaking up the Union, Britain going out, Scotland leaving the Union. It is a serious moment. It's a moment that demands people to act. I think that Britain is, for many reasons, a good place to think of in terms of why Europe lost attraction, at least for many countries in the so-called old Europe. And I must say that I'm not surprised that Central Europe was omitted, or it wasn't omitted to some extent, because Croatia is a new member, and Ukraine is actually, I think, more expressive verbs showing the very much the European spirit that we have, but they are much more. They did much more to try to be part of EU, but I think the spirit is very much the same. Unlike in many other Central European countries, because if we choose Hungary, for example, then we wouldn't feel represented, I think, here in Poland, at least. But I was talking about Britain, and I really like the British part. For I saw this nostalgia that's it's present, and you know we shouldn't be surprised that people in Europe, in the Western Europe, are nostalgic because they are older. And when we speak about older Europe, it could have double meaning. And Philippe Legrand, he wrote The European Spring, but you know, spring is youth, it's for young people. If you are old, you want to keep it the old ways, as it used to be. And you know, the part when the lady complains that people went to Spain because there was like a sunshine all year long, and it would happen anyway. We can't blame EU for this. But you see that there are people who make false promises. And actually, I must say that the Nigel Farage and the fact that he was the only one recognized by this guy standing there, there were two Poles in this movie. One of them was Christian, who didn't say a word, actually, to all this anti-European buttering, and the other was Sikorski, and both of them connected to Britain, as we see. But Nigel Farage and the fact that he was the only guy they recognized in European Unions, actually, they used the word European Unions, wasn't really surprising to me, because he and some other anti-European leaders, like Le Pen or Orban, they're actually very skilled politicians. They are very strong personalities. They have something. If you look at Jean-Claude Juncker or Schulz or Tusk, actually Tusk didn't have much big part, but you saw the Juncker going patting everyone. I think we all remember he's being a bit drunk and doing this all the European leaders on the YouTube. It make it was huge. It was really widely seen by everyone, I suppose.
we see that to what extent personalities and leadership, and we heard Churchill speaking in 1946 about, he wasn't already the prime minister then, but speaking about the future of Europe, united Europe, long before Britain joined EU and long before even the it was created. And we see that leadership plays a great role, even perhaps I start to think even it's maybe the most important role, because people have fears, people have natural, they have to be led. They want to be heard. We saw it in Spain, right, that people want to have a voice. But this why I started to my question to Marek Sikorski was from whether it's not the crisis of national state, whether it's not the response that people have. They want to seek the safe refuge. They don't see it coming from the European Union. European Union doesn't really have this kind of prerogatives most of the time. So they either seek for, they do look for nationalism like Catalan nationalism or other kind of nationalism like state nationalism in France or in Hungary. Or they look for some local identities. It's like, I think it's more and more popular in many European countries, including Poland. Not kind of political movements, right? Anti-political movements as Beppe Grillo or here we have Paweł Kukiz and some others. So if you have a strong leadership, it can offer you a way out, which actually we haven't seen. I think the complaint of Marek Cichocki was that this movie doesn't offer that much hope in the end. But I don't think it's actually bad, because it should be us, right, to make it the last scene of the movie, right? So not a parachute, but rather the safe landing, right? So the question to both of you would be, who is actually to blame for this disaster to come? Because we've seen for many years the European Union, without us actually, right, without us Central Europeans, was pretty much a successful project, right? Developing, you know, it wasn't that there was no financial crisis from 1957, right? There were quite a lot of, there was crisis in the 70s, and then, of course, opening up the European Union to the East was a very brave decision. And the migrant crisis just happened this year, and we definitely not prepared for this. Why the very successful project running very smoothly now, we discuss its very existence. As Bernard Goethe says that, well, if you are not happy with Netherlands government, you just change the government. Why do we want to dissolve the whole Europe? Or at least some people want to dissolve EU. You talk to very smart people there. Do they have the answer? Do you have the answer for this question? Well, I think that there is not one single answer, but there is, as always, a combination of elements that have come together. The simple answer would be a lack of leadership, as you have very, very clearly already identified. So the populists and the demagogue, who make a very easy, visceral, toxic argument, are very good. And they have very strong leaders. Now, I wonder if anyone can name one strong leader that has been defending the European project. Angela Merkel, has she been defending the European project? Not really. She has been following mainly a national agenda. So the leaders of the European Union have either been very uncharismatic and weak, by design, because they've been designated by national leaders who didn't want competition. And the national leaders have been increasingly following short-term gains because the electoral process becomes quicker and quicker. So we don't have the great leaders, the great statesmen of the time of Churchill or even Kohl or Jacques Delors. So we have national leaders that follow a very narrow-minded agenda, which is looking at the local situation and the next election. And so Europe becomes the toxic lever. It becomes a place where you could put all the blame for all the things that you don't want to face. So the main thing to blame, in my view, is the current setup in which we have national leaders who should protect and defend and bring forward a project in the collective interest
of the continent that is stronger when it's united, that they've been doing a very national selfish calculations because of local elections. So they are constantly short given by the political game in which they cannot protect the union in Brussels and then attack it at home. How do you stop this happening? You can't in the current situation. So what we have in front of us is a very, very serious danger, in my view, that as this process accelerates, there will be no way of stopping the disintegration of the EU. Because if you think about the next 24 months, in Germany, the refugee crisis is putting up the right-wing agenda against refugees, against immigration. So in Germany, probably we're going to see a shift towards a more nationalistic attitude towards this issue, which is a defining issue for our continent. The rest of Europe is going to have to follow. In France, for the presidential election next year, Marine Le Pen, Front National, she's credited with getting to the second turn. In Britain, you see that the xenophobia, the anti-EU feelings are growing massively, so it's not at all certain that the referendum will be won. Britain can get out of the European Union. It is a possibility. The public opinion is very volatile. If Great Britain gets out, there is a risk that we get a kind of chain reaction. If Britain can get out, a taboo is broken forever, that you can never get out of the European Union, that there is only a way forward. If you can start going back. So it is, in my view, a very, very structural problem and is made worse by technology that makes the voters volatile. You know, internet politics is taking over. You see the instability of the world getting things worse, expansionism in Russia, instability on our borders. So there are, when we say that there is a perfect storm, I mean, Gert Mak at the beginning says there is a perfect storm coming. It is true. And the only hope that I see, there is hope. The little girl at the end wanted to be a message of hope. By the way, she's my daughter, to which the film is dedicated, because I think that we need to think about the future generation and what kind of Europe we are leaving them. And the hope is that the people of Europe can wake up and claim back some form of common public opinion that will impose to the national politicians solutions that are not nationalistic and demagogic. So the ball is in our camp, because we can decide the national elections, but we need to speak up, because if we leave the camp only to the nationalists and the populists, then the risks, the stakes are getting higher and higher. Pytanie do pana, no, czy Unia Europejska, do której w zasadzie sprowadza się ta rozmowa, bo jednak nie do Europy. To też rozróżnienie, na które my byliśmy bardzo wyczuleni w swoim czasie, dzisiaj już sami, będąc w Unii Europejskiej, używamy ich zamiennie. Czy Unia Europejska jest rzeczywiście, w jak dużym stopniu jest ofiarą pewnych zjawisk, które zachodzą, kryzysu finansowego, uchodźców, postpolityki, technologii, tego wszystkiego, co jakby zachodzi niezależnie od jakości Unii Europejskiej instytucji i jej elit politycznych, a także światopoglądu jej społeczeństw. A jak w dużym stopniu można uznać, że ten kryzys jest w nas, to znaczy w rządach Unii, w jej przywództwie, w społeczeństwach Unii Europejskiej? Kogo winić za ten kryzys, który no, jest chyba dzisiaj czymś ewidentnym? Że jak jest tego typu sytuacja, to zawsze lepiej jest spojrzeć na siebie najpierw i zapytać siebie, co jest w nas takiego, że sobie nie radzimy z jakąś tego typu sytuacją. Aczkolwiek, tak jak pan mówił wcześniej o tym, że przecież tak długo ten projekt integracji europejskiej był takim sukcesem.
i dlaczego teraz właśnie to się stało, to pomyślałem sobie, że oczywiście można spojrzeć na tą obecną sytuację przez pryzmat tych różnych sił zewnętrznych, które często nazywano po prostu zbiorczo jako globalizację, czy też taki proces odeuropeizowania świata. Tak? Świat, który szczególnie myślę w wieku XIX, a niektórzy będą twierdzić, że od odkryć geograficznych jednak był w dużym stopniu porządkowany przez Europejczyków, raz lepiej, raz gorzej, raz sprawiedliwie i raz kompletnie niesprawiedliwie, ale jednak był porządkowany przez Europejczyków, chociażby nie wiem, prawo międzynarodowe tak naprawdę zostało w XIX wieku stworzone przez Europejczyków, więc Europejczycy byli przez długi czas tą siłą miarodajną, na dobre i na złe. I to się skończyło. To się skończyło oczywiście już dużo wcześniej. Ten proces się zaczął gdzieś na przełomie XIX i XX wieku, ale być może my w tej chwili jakby widzimy już takie najbardziej oczywiste, wyraźne konsekwencje tego procesu odeuropeizowania świata. I ten świat po prostu nas przerasta w swoich różnych aspektach. I nie dajemy sobie rady z tymi zjawiskami, które przychodzą z zewnątrz. Być może można na tą sprawę w ten sposób spojrzeć, bo rzeczywiście myślę, że coś jest na rzeczy, że ten świat stał się o wiele bardziej skomplikowany niż był pod kątem właśnie radzenia sobie z różnego rodzaju zjawiskami społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi, politycznymi wreszcie. Ale jak powiedziałem na początku, mi się wydaje, że niezależnie od tego, jednak powinniśmy przede wszystkim zapytać się, co w nas się takiego zmieniło, bo ja myślę, że tutaj jednak tkwi istota odpowiedzi. I dlatego zacząłem poprzednio od tego katastrofizmu, który mnie tak bardzo, bardzo w tym filmie uderzył, bo on moim zdaniem właśnie dosyć dobrze współbrzmi ze stanem ducha współczesnych Europejczyków. Nie wszystkich, bo to jest rzeczywiście pewien paradoks, że mniej więcej w tym samym czasie w Ukrainie jest sytuacja, w której ludzie, młodzi ludzie w dużym stopniu są gotowi poświęcić życie dla wartości europejskich, dla Europy, jakkolwiek ją rozumieją, tak? ale są gotowi dla tych wartości umrzeć. Oczywiście, jeżeli ktoś jest kompletnym fatalistą i apokaliptykiem, to wbrew pozorom właśnie uważa, że nie ma żadnych tutaj wartości, za które warto byłoby umierać albo za które warto byłoby podejmować działania. Bo pani mówiła, że trzeba zacząć działać. Że użyję modnego słowa imposybilizm, tak? Elit europejskich jest niebywały. Znaczy jest zjawiskiem przerażającym i przedziwnym zarazem, tak? Bo weźmy na przykład kryzys uchodźców teraz. Czy konflikt na Bliskim Wschodzie wybuchł w tym roku? Czy sytuacja w Afryce Północnej, czy w Erytrei, to jest sytuacja, która się pojawiła w tym roku? Nie, to są konflikty, które trwają już od dłuższego czasu. I wobec których myśmy przyjęli taką postawę, że właściwie nie będziemy nic z tym robić na wszelki wypadek. Więc ta bezradność, to niepodejmowanie działań jest zaskakujące. I dlatego to mnie zawsze kieruje w stronę takiego, dlaczego? Czy to jest nieudolność? Czy to jest kwestia pokoleniowa, że są gorsi politycy od Kola, Mitterranda? Czy to jest po prostu kwestia, że taki mamy klimat, tak? Mamy pokolenie liderów, czy jest w tym coś więcej? Ja zmierzam właśnie do takiej konkluzji, że to się nie bierze znikąd. To się bierze moim zdaniem z tego, że przepraszam za te duże słowa, ale jeżeli ludzie w ekstremalnych sytuacjach oczywiście nie są gotowi poświęcić życia za pewne wartości, to tym bardziej jakby nie są gotowi działać praktycznie na rzecz tych samych wartości.
I mi się wydaje, że główny problem dzisiaj z projektem europejskim polega na tym, że nikt tak naprawdę w niego nie wierzy. Nikt nie chce ginąć za flagę z gwiazdkami? To jest ten problem? W sytuacji, powiedziałbym, takiej wyjątkowej oczywiście, bo nie codziennej, ale codziennie po prostu nikt tak naprawdę nie chce ryzykować, podejmować ryzykownych działań na rzecz tego wspólnego projektu. I mi to się kojarzy trochę, ja tu widzę na widowni profesora Modzelewskiego, więc trochę to robię z taką lekką obawą, bo profesor jest autorem między innymi wspaniałej książki o barbarzyńskiej Europie, ale mnie fascynuje to, co się dzisiaj dzieje przez pryzmat historycznego wydarzenia, jakim był upadek starożytnego Rzymu. Bo tam jest mnóstwo bardzo ciekawych analogii do naszej obecnej sytuacji. Warto ten przypadek studiować nie dlatego, żeby uważać, że on się powtórzy, bo nic się nie powtarza, ale moim zdaniem z tego można wyciągnąć bardzo wiele nauki. Między innymi również to, że w dużym stopniu Romanitas czy Imperium Rzymskie rozpadło się, dlatego że większość ludzi i to na różnych poziomach tej struktury, Czy to ludzi, którzy zajmowali się handlem, czy byli nauczycielami, czy prawnikami, czy też byli odpowiedzialni na samych szczytach władzy za to, co się dzieje, oni po prostu przestali wierzyć w to, że ta struktura, że ten porządek ma sens. I wydaje mi się, że to jest największe niebezpieczeństwo, które stoi przed nami, że my stracimy sens i wiarę w to, że w ogóle powinniśmy podejmować jakiekolwiek działania na rzecz tego projektu. Wtedy cywilizację rzymską, śródziemnomorską w pewnym sensie uratowało chrześcijaństwo, które było tym pomostem, który umożliwił jednak spotkanie się barbarzyńskiego świata z tą starą cywilizacją. To, co mnie uderza, to to, że dzisiaj nie ma takiej idei w Europie. Przez pewien czas miałem nadzieję, to będzie przytyk w pana stronę, że to jest może liberalizm, że kryzys finansowy obudzi liberalizm, znaczy, że spowoduje, że wreszcie będziemy mogli na poważnie porozmawiać o problemie demokratycznego kapitalizmu, w ogóle o kapitalizmie i o demokracji w tym zachodnim wydaniu. Nic takiego się nie stało. Wszyscy podwinęli ogon, wszyscy przeszli do porządku dziennego nad tym, co się wydarzyło i nikt nie chce dotykać istotnych problemów. Nie widzę w związku z tym dzisiaj w Europie, i to mnie najbardziej martwi, żadnej idei, która by spowodowała, że ludzie by stwierdzili, że warto jest podjąć jakiekolwiek działania, żeby obronić to, co jest. Oprócz, a to nie jest idea, oprócz lęku przed utratą tego, co jest. I wydaje mi się, że niestety strach jest w tej chwili tym najważniejszym motywem działań i polityków, i społeczeństw w Europie. Zanim oddamy państwu głos, jeszcze mój krótki komentarz i ostatnie pytanie do pani reżyser. Proszę szykować już sobie pytania. Profesor Modzelewski został w zasadzie do głosu już wywołany. Ja jeszcze odpowiadając na ten komentarz do liberalizmu, rzeczywiście Liberté jest pismem, które stara się redefiniować liberalizm i w tej przestrzeni oświeceniowej czujemy się jak u siebie, nie ukrywam. Natomiast faktycznie ja to się zgadzam z Martinem Wolfem, który w filmie mówił o tym, że jakby opór materii, a jednocześnie nieumiejętność wyobrażenia sobie, brak wyobraźni był tym, co spowodowało niechęć do działania. Ja się zgadzam, że w tym sensie także straszenie scenariuszami, które mogą się nigdy nie spełnić, jest pobudzaniem tej wyobraźni. Dlatego, że wiemy dobrze, że pierwsza wojna światowa wybuchła właśnie z takiego braku wyobraźni. Zresztą większość kryzysów, takich autentycznych kryzysów, mówię o poważniejszych niż ten, przez który przeszliśmy czy przechodzimy wciąż, wybuchały z tego powodu, że nie do końca umieliśmy sobie wyobrazić ten drugi brzeg, co nas czeka. I
kiedy pan mówił, że trzeba się jakby zacząć od bicia we własne, a nie w cudze piersi, i od tego należy zacząć analizę, jak się pod tym mogę podpisać. Ja mam wrażenie, że my w Polsce, tak epatując tym naszym euroentuzjazmem i będąc autentycznie przekonanymi do projektu europejskiego, chyba za mało sobie zdajemy sprawę z czegoś, co wcale nie jest koincydencją. To znaczy, że ten kryzys nie zaczął się w roku 2007, ale zaczął się w roku 2004 w Unii Europejskiej. Mieliśmy głosowanie na temat, zaraz później po naszym wstąpieniu, praktycznie można powiedzieć, że nasze wstąpienie już ustalone wpłynęło na wynik głosowania w sprawie Konstytucji Europejskiej. Ja nie mam wątpliwości, że strach przed wschodnimi Europejczykami we Francji i w Holandii. Sam pamiętam, jak wtedy organizowaliśmy akcję na rzecz Konstytucji, chociaż no, u nas nie miało być referendum, ale żeby ludzi informować, czym jest ta Konstytucja. I ona została odrzucona. I to był pierwszy sygnał, że elity zupełnie nie czują tego, co się dzieje tam na dole. I on nie wywołał żadnej refleksji. Traktat lizboński został przepchnięty w zasadzie niewiele różniąc się od tej konstytucji. Chociaż uważam, że jednak to, jak to się nazywało, było bardzo istotnym rozróżnieniem. I to, że ta konstytucja europejska była w sumie żartem w porównaniu z tym, czym jest konstytucja amerykańska. I to jest, uważam, dla mnie, jako dla przekonanego Europejczyka, fakt, że dzisiaj rozważamy jako realny scenariusz ciemnych wieków tak zwanych, tak? Czy powiedzmy barbarzyńskiej Europy, która być może na końcu sprawi, że będzie jakaś nowa forma cywilizacji, że przyjdą ci barbarzyńcy ze wschodu, to zresztą też było w filmie powiedziane, że zawsze bardzo ciekawa uwaga włoskiego dziennikarza na koniec, że jesteśmy tym półwyspem tam wysuniętym daleko, do którego docierają coraz to nowe fale ze wschodu. Tą falą przemieniającą Europę nie byli niestety Polacy ani nasi sąsiedzi z Wyszehradu. To jest, uważam, wielka zmarnowana szansa, która spowodowała tylko tyle, że ta Europa przestała być... Mam wrażenie, że Europejczycy przestali się czuć komfortowo w tej Unii. My weszliśmy tam, rozepchnęliśmy się w tym salonie i mamy poczucie, że wszystko jest w porządku, ale widać po reakcjach w krajach zachodniej Unii, że tak nie jest. I zupełnie tej takiej autorefleksji, mam wrażenie, zabrakło u nas. Co to oznacza dla nas? Czego to od nas wymaga? Także w rozwiązywaniu... Ja nie pamiętam jednej, poza Unią Energetyczną i pierwiastkiem rzeczywiście Sariusz Wolskiego, jak mieliśmy głosować, ja nie pamiętam jakiejś bardzo zaangażowanej debaty ze strony Polski w Unii Europejskiej. Może zabrakło Bronisława Geremka w rządzie, może zabrakło innych czynników, ale nie wnieśliśmy tyle, ile powinniśmy. Na sam koniec pytanie obiecane do pani analizy. I would like to ask you about this scenarios for the future, because you clearly showed at least two possibilities. One of them being Balkanization of the European Union, and I think that Croatia, especially that it's so the Balkans happened, the Balkan War happened in our times. We even, you know, even I remember it, you know, it's not our grandparents' tale. And it's in not in black and white, but it's full color, right? And it happened unexpectedly in a country that existed as a federation for many years, Yugoslavia and before the kingdom. And the other was not openly stated, but that the comeback of, well, even totalitarian regimes or even the full-fledged war in Europe is possible. Well, at least I could understand that the dream about the Jews, and perhaps now we could say this dream of this old lady from Germany. Now we can perhaps dream about the refugees. And this is the point that we can clearly see that, of course, the refugee crisis is not in the movie, but it's there. In a way, it's always there. In the subconscious, it's there. But let's say the big fall of the European Union on the scale of the Roman Empire, I think is possible. I would hope that the way of United States of Europe is also possible. I don't see that. I don't see it today. I don't see it today. But I should hope so that it is possible. And do you see the scenarios or in the conclusion of the movie, you said there is hope and
But is it only for your daughter? Because you know, it's going. We are still here. So if the only move survivor. Comes, if it comes after you know 25, 30 years, some of us might not appreciate it, the outcome. Right. Okay. Well, we didn't want to be prescriptive. We thought that it would have been a big mistake if we started at the end. In fact, some British journalists reproached that to me, saying, "Oh, you should have given because they like to do that." But I said, "No, I don't think that would help us to make a list of things that should happen to avoid the plane crash." I think that there are some hints in the film, but then the audience must make up its mind and understand what are the way forward. The idea of the little girl is simply that one important point that you have just made is that Europe is getting older and older, and old people vote for the past. You made the point of nostalgia in Margit, which is very true. And in the film, we remind that one beacon of hope, that is the Parliament, the European Parliament, that represents us, is the only democratic institution in this moment that could have a say in our name. It's filled with people that have been voted by very old people. Because the data that we show is that only 28% of young people voted for the European Parliament in 2014. So that's a big risk, because the only hope is really some sort of claiming back in a democratic way this process and bring it back to some sort of accountability in the name of the people and in the name of the young people, not the old ones. Now, for this to happen, you need to mobilize younger people, which is why, following the film with Bill Emmett, with executive producer, we have decided to launch this campaign, because we thought if we don't manage to do at least one thing, which is to bring this film that wants to shake people to the young people, then we will have failed. So we've started this campaign that will go in several universities all across Europe with the intent to create what we think is really needed, which is a shared mobilization of the youngest part of the European demos, which so far has been completely absent and completely invisible. So that's the only hope. In this sense, the little girl at the end wants to be a bit of a hope that she's landing with the parachute of Fausto Verantio, who is a symbol of the European culture at its best, the Renaissance. Fausto Verantio was the inventor of the parachute, but he was also the author of the first seven languages dictionary in Europe. He was a humanist. So in there wants to be a kind of hidden lead that what can save us is if we can get our children, the young people, to actually rediscover the greatness of a time in which Europeans had no borders, no passports, and were just exchanging ideas all across Europe. So this is the kind of message of hope. Let's go back to what made us great, when we were traveling in each other's countries, talking and exchanging ideas and innovations. But it is true that there is, instead of a risk of a parallel with the fall of the Roman Empire, with the return of the barbarians, and I'm looking forward to the comment from the audience. But history never repeats itself. Mark Twain said that it rhymes. So I don't think that we are going to see anything that we've ever seen before, simply because our time is completely changed by technology. So we don't know what can happen. But I think that very bad things can happen, because what history tells us is that in moments of crisis, when there is a collapse from within of a system of values, the decline and the fall of a society and a civilization can be very quick. It happened with the Romans. They collapsed because they had complacency, cynicism, and corruption. They took everything for granted, and they forgot the greatness of civis Romanum sum. When Rome was at its highest was when the barbarians wanted to be Romans. They wanted to share the values of the Romans. It was an ambition. We have this now.
There are people coming across the Mediterranean that want to be European, not only because they want our wealth and our prosperity, they want our values. So that's the key, I think, to defeat the age of endarkment that we live in, these new Middle Ages. So there are things we can do, but they won't happen on their own. They need some kind of wake up from our population. The Europe from this tale of this Ukrainian peasants reminded me of the Europe that Milan Kundera wrote in this famous essay, in which he wrote the Central Europe captured, and he wrote that actually the Europe that we aspire to, that we dream about, doesn't really exist, and he knew it. Being in France and knowing what is the old, how the old Europe looks like. And the problem with Europe, I think, is that it always was a very project of elites. In the Renaissance, in the Enlightenment, even in the 50s, it was different politics and elites really ruled. Now the question is whether we can make Europe a project for the masses. Because European Parliament, for example, is European only in the name, because we don't really vote for Europeans. We vote for Polish, Italian, British politicians who represent us in Brussels. That's a very different thing for me to vote for Norwegian, for Swedish, for Swede, or vote for Italian, or vote for Spanish, representing me in Europe. And as I promised, we would turn to questions and comments. Do we have a microphone over there? Yes. Okay, so pan tutaj. Prosimy się przedstawiać i o w miarę krótkie wypowiedzi, żeby wszyscy zdążyli. Dziękuję. Dzień dobry, Paweł Zerka, Demos Europa, Centrum Strategii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja na temat bezdroży, na jakich znalazła się Europa, w końcu dotarła do Polski. I faktycznie co niemal w każdym tygodniu odbywają się bardzo ciekawe dyskusje na ten temat, takie jak ta. Nie ulega moim wątpliwości to, że wszyscy troje paneliści troszczą się o to, żeby Unia Europejska przetrwała. Natomiast w tych dyskusjach pośród ludzi, którzy też się o to troszczą, zarysowują się dwa scenariusze, jak to zrobić. Można w uproszczeniu powiedzieć, że jeden to jest krok do przodu, drugi to jest krok do tyłu, czyli niektórzy, ci, którzy mówią krok do przodu, mówią w takim razie czas, żeby to się stało faktycznie projektem politycznym, czas na federalizację i różne inne rozwiązania. Inni mówią, nie, zaczekajcie, trochę poluzujmy to napięcie. Być może, jeżeli euro nie działa, to można z niego zrezygnować, nie ryzykując, że wszystko się rozsypie. Być może jeżeli ktoś jak Wielka Brytania nie chce być w Unii Europejskiej, to można się z nim pożegnać, nie ryzykując, że to wszystko się rozsypie. Jestem ciekaw tego, po której stronie sytuują się paneliści, którym wiem, że którzy troszczą się o Europę. I jeszcze krótki komentarz. Ja też jestem krytyczny co do klasy polityków, natomiast wydaje mi się, że mam też wyrozumiałość co do ich sytuacji, która nie jest do pozazdroszczenia, bo oni znajdują się przed dokładnie tym samym dylematem. Mogą oczywiście pokusić się o więcej Europy, ale wtedy stanie się to pożywką dla różnych partii eurosceptycznych, które i tak już teraz rosną w siłę. Mogą też pokusić się o to, żeby z niektórych elementów dzisiejszej Europy zrezygnować, ale ryzykując to, że być może rzeczywiście ten projekt się rozsypie. I jeżeli politycy robią tak zwany muddling through, czy też kopią puszkę po ulicy, to prawdopodobnie dlatego, że właśnie sytuują się pomiędzy tymi dwoma bardzo trudnymi rozwiązaniami, z których żadne nie jest optymalne. Pan tutaj, proszę bardzo, po prawej stronie. Andrzej Kopczyński, ja nie bardzo się mogę zgodzić z panią, że imigranci chcą naszych wartości. A to dlatego, że przecież jak przybyli wiele lat temu do
Turcy do Niemiec, czy też Algercycy do Francji, to przecież zamknęli się jak gdyby w gettach i nawet dobrze nie znają języka kraju, który ich przyjął. I co do filmu, to mam takie pytanie. Gdyby się ziścił ten czarny scenariusz, że Europa się rozpadła, to jaka byłaby reakcja takich krajów jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja? Czy byłoby dla nich obojętne? Pewnie, że nie. Czy też by się niektórzy cieszyli? Tutaj mamy w pierwszym rzędzie pana profesora i tutaj obok też zgłoszenie. Bardzo proszę. I proszę jeszcze podnieść rękę, kto jeszcze tam jeszcze z tyłu przegapiłem. Dobrze. No ja mówię, bo mi kazali. Ja jestem po prostu wywołany do tablicy. I to w dodatku, jak przepraszam, chyba mikrofon nie działa. Działa to. Słuchawki nie działają, dobrze. I w dodatku w roli zawodowej jako historyk. No to ja muszę od razu odpowiedzieć, że historycy nie odpowiadają na takie pytania, bo to nie byłoby w kategoriach zawodowych odpowiedzialne, ponieważ historia nie jest w stanie przewidywać przyszłości. Były takie uroszczenia kiedyś, ale one upadły i już ostatecznie pogrzebał je kres projektu sowiecko-marksistowskiego, który uważał, że przyszłość jest określona przez prawa dziejowe i my możemy je poznać, a następnie zgodnie z nimi posterować wszystkim. Po drugie, byłbym ostrożny z tych samych powodów z analogiami do Cesarstwa Rzymskiego i do barbarzyńców, chociaż w roli barbarzyńców najbardziej byśmy się dali obsadzić chyba my, czyli Europejczycy ze wschodu, ponieważ w naszej kulturze to dziedzictwo barbarzyńskie, w skomplikowanej tożsamości europejskiej, to dziedzictwo barbarzyńskie jest bardziej czytelne niż w kulturze krajów starej Europy, jeśli tak wolno powiedzieć. Ale myślę, że jest powodem takim głębokim obecnego kryzysu europejskiego, niewątpliwie bardzo ciężkiego, jest okoliczność, że nie istnieje społeczeństwo obywatelskie na poziomie ponadnarodowym. Po prostu nie istnieje. Ono istnieje tylko na poziomie państw narodowych, do których zaliczam i Stany Zjednoczone i również państwa wielonarodowe, póki one trwają. Ja myślę, znaczy wielonarodowościowe, ja myślę, że z tego powodu nie funkcjonuje również demokracja na szczeblu ponadnarodowym, w tym również, co właściwie zostało stwierdzone dość zgodnie w tej dyskusji, w tym również na poziomie europejskim. Tymczasem gospodarka jest globalna w dzisiejszych czasach. I jej główną siłą jest w tej chwili globalny kapitał finansowy. To, co określamy jako neoliberalizm, czy jako ten sposób myślenia i działania w sprawach gospodarki światowej, a także narodowych gospodarek, to jest, że tak powiem, wkład globalizmu w nasze życie codzienne. Europa, Unia Europejska, ponieważ jest organizmem dużym, silnym ekonomicznie, wydawałoby się, że ma szansę, czy miałaby szansę, czy miała szansę na to, żeby jakoś temu globalizmowi ekonomicznemu stawić czoło. Ale nie wygląda na to, żeby zamierzała z tej szansy skorzystać. Bo te kraje, które mają głos dominujący w Europie, ponieważ są najsilniejsze ekonomicznie, przede wszystkim Niemcy, którzy mają nie tylko silną gospodarkę, ale także wybitne dzisiaj przywództwo polityczne, są dość ortodoksyjni w stosunku do konsensu waszyngtońskiego, jeśli tak można powiedzieć, o ile z Ameryki w czasie sporu z Grecją płynęły, spór nie wygasł, ale on no jakoś na razie jest zaklajstrowany, powiedzmy. Płynęły rady wyraźnie od bardzo wybitnych ekonomistów, nie tylko od Stiglitza, że trzeba także z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że trzeba darować część greckiego
długu, bo on jest po prostu niespłacalny. O tyle w Europie właśnie Niemcy i właśnie Angela Merkel stanęła na tej twardej doktrynalnej płaszczyźnie, tym stanowisku doktrynalnym, że nie można darować długu, dlatego że to będzie zły przykład dla innych. No, moim zdaniem to nie wróży dobrze, ale to jest jedyna rzecz, którą ośmieliłbym się powiedzieć, mając na względzie swoje kompetencje jako historyka, bo w zasadzie uczciwie powinienem na to główne pytanie odpowiedzieć uczciwie, zgodnie z moim zawodowym sumieniem. Nie wiadomo. Nie wiadomo, jak będzie i nikt tego, prawdę mówiąc, nie wie, chociaż wielu uważa, że zjedli ten rozum boski i wiedzą. Dziękuję bardzo. Być może trzeba być historykiem, żeby uczciwie odpowiedzieć na pytanie o przyszłość. Bardzo proszę, jeszcze dwa głosy tutaj, proszę panią. A, trzy głosy, dobrze. Ale proszę w takim razie krótko, cztery głosy nawet. W takim razie bardzo krótko, żeby wszyscy się wypowiedzieli. Bardzo proszę. Bardzo krótko, trzy zagadnienia, jedno pytanie. Nazywam się Elżbieta Cibowska, publicystka, między innymi Miesięcznika Stolica. I teraz takie trzy zagadnienia. Po pierwsze, wydaje mi się, że Europa jest czym innym niż Unia Europejska. To znaczy Europa to przede wszystkim konglomerat wartości, który wypracowały wszystkie narody. Oczywiście w otoczeniach helenicko-śródziemnomorsko-orientalnych także. Natomiast Unia Europejska jest tworem ludzkim, administracyjnym, oczywiście w nawiązaniu do mitu, do wielkiej wartości, jaką jest Europa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, właśnie chodzi mi o Unię Europejską, jako dzieło młodsze i bardziej oczywiście ułomne, ale i tak na tyle doskonałe, że kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, to naszym marzeniem i takim standardem stały się kodeksy dobrych praktyk, czyli pewien standard wypracowany w starej Unii, który staramy się powszechniać i naśladować. I trzecia sprawa. Tutaj pani w filmie pominęła rzeczywiście Francję, ale przecież mówiło się do niedawna o takim skrócie Merkozy, czyli Merkel, Sarkozy, a również kiedy prezydentem jest Hollande, to przecież jest próba rozwiązania problemów Ukrainy, doprowadzenia do pokoju. Także ja widziałabym więcej aktywności Francji niż Wielkiej Brytanii, ponieważ Wielką Brytanię stawiamy w opozycji do Europy. I dlatego to jest takie ciekawe, bo coś, co jest opozycyjne, jest ciekawe. I teraz pytanie, to jest ostatnie zdanie. Jak pani się odnosi do marzenia de Gaulle'a, Europa od Pirenejów, czyli te Stany Zjednoczone Europy, od Pirenejów po Ural. Jaka jest pani tutaj interpretacja? Bo trudno wykluczyć oczywiście tę część Europy, która się kończy na Uralu. Dziękuję za pytanie. Teraz pytanie tam na górze i tutaj najpierw w górę, a tu z lewej strony i na tym kończymy, bo naprawdę paneliści nie zdążą odpowiedzieć na te także ciekawe uwagi. Okay, I would like to say in English, to ask in English the question. I'm Michal Jakobsze from Jeff Warsaw. I would like to ask a question. We are talking here about the Belgium, about the Brussels, about European institutions, like something that is very far from us, like something living on the other side of the wall. But is it so that it is on the other side of the wall, or is it so that the wall, that we create the world ourselves? Isn't it also, the question is, isn't it the failure of national countries, not the European institutions, that we don't teach while in history what was the failure of the national countries' idea or national socialism, like in Germany, or fascism? Isn't it the failure of education, not education in the local, in the countries, not the whole concept of Europe, not even as a state, but as a conglomerate of countries and nations living?
I think I would also ask about do you think that maybe we can change the situation like while making changes in the education system, as I mentioned, or is it something bigger that we have to make changes in the whole concept, and without it we'll have the fall of Europe, the Dark Ages? And I think, okay. So, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie tutaj, proszę, po lewej stronie. I oddajemy głos panelistom. Dzień dobry, Marcin Waszak. Ja mam bardzo krótkie pytanie do pani reżyser, ponieważ wspominała pani o tym, że o problemie niskiej frekwencji wyborczej, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy jakby bardzo rzadko głosują w wyborach do Europarlamentu. Ja chciałbym zapytać, czy widzi pani w ogóle, dostrzega pani coś takiego jak kryzys demokracji w Unii Europejskiej i to, że raz, że sama pozycja Parlamentu Europejskiego w tym systemie instytucji publicznych w Unii Europejskiej jest niezwykle słaba, mimo że się w ostatnich latach wzmocniła, ale też to, że sama ta architektura instytucji publicznych w Unii Europejskiej i procesów decyzyjnych staje się coraz bardziej fasadowa i to, że ciężar decyzyjny tak naprawdę, to mogliśmy zaobserwować też w ostatnich tygodniach, coraz bardziej spoczywa na Niemczech. I jakby teraz jest moje pytanie, jak pani mogłaby też przekonać Polaków, tak, którzy to dostrzegają, dlatego żeby dalej w ten wspólny projekt polityczny pod tytułem Unia Europejska wierzyli. Dziękuję. Dobrze, w takim razie najpierw poprosimy Marka Cichockiego o odpowiedź i chciałbym oboje Państwa prosić o to, żeby się zmieścić w 5 minutach, czyli siłą rzeczy próbować zbierać te pytania i odpowiadać jakoś w taki sposób, żebyśmy się zmieścili. Ja przypomnę, Paweł Zerka, 2 scenariusze, krok do przodu, krok do tyłu dla Unii Europejskiej, który jest pożądany, który myślimy, że jest prawdopodobny. Drugie pytanie, jaka byłaby reakcja USA i Chin na rozpad Unii Europejskiej? Potem dłuższy komentarz pana profesora, z którego ja bym wysnuł pytanie, jak stworzyć demos europejski, czy można stworzyć demos, bo społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej nie istnieje. Potem pytanie o marzenie de Gaulle'a o Europie od Pirenejów po Ural. Następnie pytanie o mury, które sami budujemy, pytanie o nacjonalizm, który jest też, który jest, jeśli dobrze zrozumiałem, filarem edukacji. To jest też dla mnie ciekawe pytanie, czy historia musi być koniecznie narodowa, ta nauczana w szkole, czy można sobie wyobrazić inną. Porażka projektu polsko-niemieckiego jednego podręcznika świadczy o tym, że to jest duże wyzwanie. I na koniec takie już pytanie, takie zamykające, łatwe, kryzys demokracji i fasadowość instytucji europejskich. Jak przekonać Polaków, że to inaczej można rozwiązać? No bardzo proszę, cieszę się, że jestem tylko moderatorem. Oddaję głos panie Marku, a potem poprosimy panią Analizę. To ja wybiorę 4 kwestie z tej całej gamy. Do przodu czy do tyłu. Podobno Taylor Rand, tak, mawiał, że żeby zrobić krok do przodu, trzeba zrobić 2 kroki do tyłu najpierw, ale to w dyplomacji. Natomiast mi się wydaje, że ten wybór, który pan zarysował, on jest zbyt wąski w sytuacji bardzo poważnego i głębokiego i złożonego kryzysu, w którym się Unia znalazła. I ja rozumiem, że pan pyta bardziej o maszynerię, o technikę działania Unii Europejskiej. Ja bym powiedział, że to nie jest kwestia, czy trzeba się cofnąć, czy pójść do przodu. To jest znacznie coś poważniejszego. Wszyscy znamy to przyrównanie Unii Europejskiej, integracji europejskiej do roweru. Wszyscy o tym opowiadamy na różnych spotkaniach, że to jest ta integracja jest tak jak i rower i że trzeba do przodu, bo inaczej upadniemy. Jeżeli to jest rower,
to ja bym na pana pytanie odpowiedział tak, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, wymagałoby, żeby teraz ten rower rozłożyć i go złożyć z powrotem. Tylko, że to by wymagało no, przywództwa politycznego, którego nie mamy, bo rzeczywiście mamy problem z elitami europejskimi, które są postpolityczne i wymagałoby to legitymizacji demokratycznej, której też nie mamy, o tym była mowa. Nie ma w tej chwili legitymizacji demokratycznej na dokonanie takiego przełomowego przebudowania. W związku z tym raczej wydaje mi się, że elity polityczne nam będą chciały zaserwować takie no, przepychanie różnych rzeczy, których efekty będą dosyć marne i będą moim zdaniem raczej wzmacniać partie nacjonalistyczne i populistyczne. I z tego punktu widzenia jestem raczej pesymistą. No i właśnie, jeżeli ten scenariusz zły by się sprawdził i Europa by się rozpadła, to odpowiadając z kolei na pana pytanie, powiedziałbym tak, dla Stanów Zjednoczonych to był bardzo duży problem. Chiny nie zmartwiłyby się. Chińczycy mają tą kulturę strategiczną przyglądania się, jak się tygrysy nawzajem zjadają z boku, przyglądania się. Najbardziej ucieszyłaby się oczywiście Rosja. Dla Rosji jest to idealna zupełnie sytuacja do robienia swojej polityki w Europie. Co do państw narodowych i tych murów, o które pan pytał z kolei, to ja bym powiedział, bo tutaj też już wcześniej to padło. Mi się wydaje, że państwa narodowe w Europie, nawet jeżeli one rzeczywiście przeżywają swój kryzys, one są i one będą. Chyba, że dokona się na poziomie europejskim prawdziwa rewolucja. Bo państwa narodowe nie znikną w ten sposób, że się zapadną w sobie. One by musiały zostać rozwiązane poprzez ogólnoeuropejską rewolucję, która by miała charakter federalny i musiałaby stać się podstawą ustanowienia jakiegoś nowego porządku. Nic takiego nie widzę na horyzoncie. Nie wiem zresztą, czy to byłoby rzeczywiście jakieś złote rozwiązanie na nasze wszystkie problemy. W związku z tym raczej myślę, że tak czy inaczej jesteśmy na państwa narodowe w różnych aspektach, także tym edukacyjnym, skazani. To jest rzeczywistość, która jest. I na końcu jak najbardziej słuszna uwaga o roli historii. Całkowicie się zgadzam. Historia nie jest nauczycielką o tym, co będzie. Nie jest nauczycielką o przyszłości. Historia jest nauczycielką życia. Dziękuję. Please. I agree with everything you said. Make it a short answer. On who's going to be happy, we all know Russia's going to be happy because they've been trying to divide and do everything they can to make things worse. So that's for sure. And it will be, of course, a huge issue for the United States because in the kind of trend that we've seen in the U.S. foreign policy, to have now chaos in Europe is the last thing they need. But I think that the important point was made by the history professor. Sorry, I forgot your name. Okay. Yes, the real cause of the problem, of course, which is the other side of the national leaders, is the lack of a supranational democracy, so the lack of an instrument to make accountable all this pooling of sovereignty. And it's anyway the suggestion of Jörg Habermas in his beautiful book, very complex but very beautiful, The European Union Crisis, a reply, and he says that the only way out would be for a kind of a bottom-up
rays of the civic society that would create this elusive European demos that could actually move us forward. Until we get that, it's very difficult. But that's, of course, something that you can achieve only with a common political culture, with the sharing of ideas and aspirations, which will demand the dismantling of the bike. I agree, I like that picture of the bike. The bike is not going forward and it's about to fall. So when it falls, probably someone will have to try to reconstruct it, because the road to isolation is paved with madness. There is nothing to be gained in going back to where we were before, so to fragmentation, balkanizations and competition. Whoever thinks that that's the way forward is certainly insane. So the hope is that that will happen, and it will need to happen through a common culture that will be shared by the newer generation. We know that the Erasmus generation somehow has started an embryonic form of shared culture, and we need that to happen more. You talked about history. If we don't share the same history, we will never understand each other. I was very shocked today to see the Warsaw Uprising Museum, which is beautiful. But there were so many things that I didn't know, I've never heard of before, and some things were so controversial. History is key, not to predict the future, but to understand who we are. The secret of who we are is in our history, so we need to share the same history in Europe. And that will be very, very important to move us forward. But I'm hopeful that technology is on our side, because what we see with social media, with being able maybe now to stream online what we are saying, we see that we can share ideas much quicker than we have ever been able to in our fragmented history. So the hope is that with debates like this, with showing the film, with our small campaign about waking up Europe, there will be a beginning of a shared idea of how we can solve our crisis. Thank you. Szanowni Państwo, zwykle jest zwyczaj, żeby nie podsumowywać debat. Zrobienie tego w ciągu minuty może też wydawać się karkołomne. Ja powiem tylko tak, że te mury nam przypominają o tym, że mogą być pewne piękne projekty, takie jak projekt oświeceniowy, które próbuje się wdrażać w tak ciekawym kraju, jakim była pierwsza Rzeczpospolita, i można ponieść w tym spektakularną porażkę. I że nic nie jest dane raz na zawsze. I samego faktu, że coś wydaje się racjonalne i intelektualnie przemawia do nas, nie oznacza, że koniecznie to się musi wydarzyć. I dlatego cieszę się z faktu, że ta debata była poprzedzona filmem, który oddziałuje na emocje, ponieważ jeśli możemy wysunąć jakiś wniosek, nauczyć się czegoś od tych, którzy tak skutecznie używają strachu do walki z pokojem, europejskim pokojem, do tego, że emocji też trzeba umieć używać, ale do dobrych celów. I dlatego bardzo się cieszę, że nie była to jeszcze jedna akademicka dyskusja osób przekonanych wyłącznie, chociaż obawiam się, że zbyt wielu przekonanych siedzi na tej sali, sądzę po komentarzach, za które Państwu bardzo dziękuję. Ale jest to jakaś duża nauka do tego, żeby nie bać się eksperymentować i dzięki temu móc być może trafić do Europejczyków i przekonać ich do tego, że są tym demosem, że to tak możemy, może być wykrzyczane nie tylko po hiszpańsku i być może niekoniecznie w celach rewolucyjnych, tak jak tutaj przestrzegał Marek Cichocki. Bardzo dziękuję Fundacji Geremka, bardzo dziękuję Łazienkom Królewskim za tę okazję do wymiany myśli. Dziękuję bardzo Państwu. Życzę Państwu miłego wieczoru, spokojnej nocy i oby europejskiego świtu, który nadejdzie następnego dnia. Przed nami Annaliza Piras, Marek Cichocki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.